Ksiądz jest autorem takich znakomitych biografii, takich postaci jak Eugeniusz Romer czy Jerzy Libert. Skąd pomysł, żeby takie publikacje powstały? Do napisania książki o Romerze zachęcił mnie mój profesor, kardynał Marian Jaworski, lwowianin. Wtedy, kiedy zgłębiałem wiedzę o doświadczeniu religijnym, okazało się, że pamiętniki profesora Eugeniusza Romera są znakomitym materiałem, na którym można pokazać, w jaki sposób człowiek przeżywa treści wiary, w jaki sposób otwiera się na Pana Boga, czy też potrafi przyjmować ze strony Pana Boga jakieś natchnienia, dary, myśli. I przykład Romera jest takim obrazem, że nie tyle człowiek szuka Pana Boga, co Pan Bóg szuka człowieka. Przy czytaniu pamiętników Romera zwróciłem uwagę, a właściwie to zwrócił uwagę mój profesor, że Romer co jakiś czas pisze to, co przeżywa w swoim życiu. I od strony jako kartograf, geograf i uczony, a równocześnie od strony duchowej, że to jakiś dar, że to łaska. I w ten sposób powoli on się zbliżał na pełne otwarcie, że przeżył zupełny powrót do praktyk religijnych, do życia sakramentalnego. Druga biografia? To znowu jest podobna sytuacja, ale od strony literackiej. Jerzy Libert to znakomity poeta, chociaż zmarł młodo, zniszczony przez gruźlicę w okresie międzywojennym. I jego przemyślenia, wyrażone zarówno w poezji, jak i w listach do Agnieszki, w bogatej korespondencji, przedstawiały, jak rozwijał się jego proces przeżywania treści wiary. Jak zbliżał się on, młody człowiek, który przeżywał kryzys, do życia sakramentalnego, potem jak pracował nad tym, żeby pogłębić życie z Bogiem, życie modlitwy, no i potem jak znowu, kiedy przyszedł dalszy etap jego kryzysu, jak zmagał się z chorobą i śmiercią, jak przybliżał się do śmierci. Co nowego wnoszą te biografie? Pokazują przede wszystkim, że są ludzie, którzy żyją tak jak wszyscy inni. Jeden jako uczony, kartograf i to wysokiej klasy, z klasy światowej. Drugi jako literat, poeta, człowiek wrażliwy. A równocześnie otwierają się na świat, który jest poza tym światem. Na świat ducha, wartości nadprzyrodzonych i dla których sprawy religii, kontaktu z Bogiem, życia z Bogiem stają się zasadniczymi sprawami. Kolejne dzieło na tropach Ewangelii. Dlaczego ta publikacja powstała? Można by powiedzieć, jeżeli po chrześcijańsku tak można, że to przypadkowo powstała ta książka. Albo też... No przecież jako duszpasterz wieloletni, bo w tym roku przeżywam 50-lecie kapłaństwa i mam jakieś doświadczenie w głoszeniu kazań, rozważań. I w parafii, w której się znalazłem, w Kalwarii Zebrzydowskiej świętego Józefa, zachęcono mnie, żebym pisał na stronę parafialną rozważania na niedzielę i święta. Podjąłem się tego zadania i w sposób taki troszkę inny, wzbogacający niż w kościele na ambonie, kiedy mówi się wprost do tych wiernych. A w tym przypadku chciałem do czytelników, do kogoś, kto chce zamyślić się nad fragmentem czy Ewangelii, czy jakiejś innej Księgi Pisma Świętego, żeby mógł się zamyślić, wzbogacić. Stąd taka forma, a potem przy spotkaniu ze szlakami papieskimi fundacja zachęciła mnie, żeby
więcej dać materiału jeszcze z Ojca Świętego. Fundacja Szlaki Papieskie pisze, wydaje przewodniki po szlakach papieskich. I przyszła taka myśl ze strony pani prezes, żeby była to taka lektura uzupełniająca na szlaki papieskie. Żeby ktoś, kto idzie śladami Jana Pawła II w terenie, mógł sobie więcej zamyślić się nad nauczaniem Jana Pawła II. Nie nad jakąś książką, ale fragmentami. Dlatego każde rozważanie jest wzbogacone jakąś wypowiedzią naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Co nowego wnosi publikacja Na tropach Ewangelii? Jest to poszerzenie w dziedzinie wiary z jednej strony o wypowiedzi biblijne, wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II, ale przewijają się także różne wypowiedzi poetów, czy ludzi kultury, czy myślicieli. Przy okazji zapytam, jak ksiądz ocenia współpracę z wydawnictwem Petrus? Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, dlatego że nie spodziewałem się, że takiego kształtu nabiorą moje książki i że tak ochotnie wydawnictwo wyjdzie naprzeciw. Sprawa wydania to jest jedna sprawa. Jestem zadowolony z jakości wydania, a z drugiej strony także bardzo sobie cenię kolportaż tego wydawnictwa, że te książki wydrukowane nie siedzą w dwóch czy trzech sklepach, tylko że są szeroko dostępne. Dlatego dziękując wydawnictwu, równocześnie życzę, aby nadal się tak intensywnie rozwijało i niech Pan Bóg błogosławi.